Dzień dobry, witamy w piękną sobotę. No jak widać, jesteśmy w mieście, czyli dzisiaj jest zwiedzanie Płocka. Cały dzień będziemy się kręcić po ryneczku i po okolicach. Zobaczymy, co Płock nam zaoferuje. No, a jak widać, pogoda jest akurat do łażenia po mieście. No my idziemy na Stare Miasto. I dotarliśmy do nowego rynku. No cóż, który jest po prostu jednym wielkim parkingiem. W każdym razie tam jest chyba ulica Tumska, jak dobrze rozkminiam sobie mapkę. No i przewodnik mówi, że to jest jedna z najładniejszych ulic. Tak więc przejdziemy się, bo idziemy ogólnie na stary rynek. No i po krótkim spacerku dochodzimy do końca do Ptaczka. Tam tak wygląda, że jest chyba Wisła. No i idziemy oczywiście zobaczyć sobie bazylikę. Bo jest dość wcześnie, więc przypuszczam, że muzea będą pozamykane. Jest około 9, a jest sobota. To chociaż może bazylika będzie otwarta. No to tutaj mamy resztki zamku mazowieckiego, a my chyba się uda wejść, bo widzę, że ludzie wyszli. Dobra, i tam chyba też jest dojście do wody, w sensie do rzeki. Zobaczymy, no gdzieś tu ma być jakiś molo, też na Wiśle, i chcę sobie je zobaczyć. No to niestety. Znaczy niestety, no jest msza, więc chwilę poczekamy, ale na pewno wejdziemy. A teraz sobie po prostu pójdziemy nad rzekę, ale tu naprawdę jest bardzo ładnie. A w sensie pogoda taka jest sobie. Ale i tak jest fajnie. No cóż, nie wiem czy będzie słychać, bo wieje tutaj przeokrutnie, ale jesteśmy. Jest też molo i rzeka tu jest przepotężna. A tamto już wygląda, jakby wpadała do morza i jest piękne słonko. I tu gdzieś ma być, a jest, tu jest nawet plaża jakaś taka czy coś. Nie. Schowałem się troszeczkę przed wiatrem, bo jest taka ciekawostka. No tym mostem wjeżdżaliśmy do Płocka. W każdym razie ciekawostką jest to, że to jest najdłuższy podświetlany most w Europie. Może uda nam się tutaj przyjść, jak będzie ciemno. Bo jest, no niby jest cały podświetlony. Nie wiem, bo nie widziałem tego. Ale tak twierdzi przewodnik. No a my próbujemy zejść sobie gdzieś na molo. Gdzieś niby mają być tutaj schody. A dobra, są schody. I przejdę się molem. Pewnie nie ponagrywam za wiele, bo pewnie tam mi głowę urwie. Bo wieje dzisiaj przeokrutnie. No i tam z góry, choć nie wygląda, ale góra jest. Zleźliśmy sobie tutaj na dół. No i jak to
po zejściu z góry w dolince świeci piękne słoneczko. I taki super deptaczek. Uwielbiamy takie klimaty, zwłaszcza ja, tuż przy wodzie. No i idziemy na molo. I tam na końcu chyba jest kawiarnia. Fajnie by było. No i hotel Petarda. Na wzgórzu z takim widokiem na rzekę. No cóż, kawki to ja się raczej tutaj nie napiję, ale doszliśmy do końca mola. I tutaj fajnie już nie wieje, no ale idę zobaczyć, bo faktycznie tu gdzieś plaża jest, przynajmniej tak na mapie jest pokazane. Ona ma być tu za kawiarnią. Czyli wychodzi na to, że to. No i odkryłem, dlaczego ja tej plaży nie widzę, bo plaża tam jest. Tyle tylko, że jest zalana. Bo jak widzicie, tutaj jest drabinka. No i drabinki nie ma. Jest tak bardzo dużo wody. No dobra, jako że wieje, idziemy szukać jakiejś ciepłej kawki. Czyli trzeba z powrotem wspinać się po schodach na górę. Może się już akurat msza skończyła. No i udało się wejść. I jak było widać, bazylika cudna i drzwi, które nagrywałem, te duże brązowe drzwi, to są drzwi płockie, tylko to jest kopia, gdyż oryginalne drzwi znajdują się w Rosji. Taka ciekawostka, ale fantastyczne miejsce. No i podgląd na mapę tego, co możemy tutaj obejrzeć. No i jest tych punktów aż 48, a my tak naprawdę, poczynając od mola, zobaczyliśmy może 3 punkciki. No, jest tu co oglądać. Nie wiem, czy nam się uda wszystko zobaczyć, ale zobaczymy tyle, ile się da. Jak na razie, bardzo miłe zaskoczenie, gdyż Płock nam się podoba. No miłe zaskoczenie, no bo to duże miasto, o to chodzi po prostu. Aczkolwiek w takim fajnym naszym klimacie. Idziemy w kolejne uliczki, szukać kolejnych atrakcji.
No, jesteśmy na drugiej ulicy, na tej najładniejszej, najbardziej reprezentacyjnej, a idziemy sobie nią dlatego, że chcemy zobaczyć najstarszą szkołę w Polsce. Taką fajną uliczką. Lubimy takie klimaciki. No i najstarszą częścią tej szkoły jest gotyk ceglany, ta wieża, w której jest obserwatorium. No i dotarliśmy do samego rynku. Tam jest rzeka, a co będzie przy rzece? No oczywiście stary spichlerz, który aktualnie jest muzeum. No i do muzeum etnograficznego to my sobie akurat wejdziemy. Tylko że budynek muzeum główny jest przy ryneczku. Zjemy sobie jakieś śniadanko i chyba podejdziemy do muzeum. Zanim muzeum, to jeszcze jedna z atrakcji, czyli przykład neogotyku angielskiego. Jeśli dobrze mniemam, to jest chyba jedyny taki w Polsce. No i kolejna, jeżeli można powiedzieć, atrakcja to zabytkowy cmentarz. No i może trochę źle to zabrzmi, ale spodziewaliśmy się czegoś innego. W sensie, no myśleliśmy, że to będzie cały cmentarz zabytkowy. A to jak widać po prostu jest zwykły komunalny z jakimiś po prostu starymi nagrobkami. No nic, to idziemy teraz na rynek, dlatego że o 12 w wieży ratuszowej będzie niespodzianka. A ta niespodzianka to Bolesław Krzywousty, który będzie pasowany na rycerza.
No i taka oto ciekawostka. Wytrzymaliście do tej pory? No to pamiętajcie, żeby zostawić po sobie subskrypcję i komentarz. A na koniec dwa muzea. No to my już jesteśmy po zwiedzaniu obu muzeów i taka ciekawostka. W tym muzeum na głównym deptaku, proszę Państwa, są 4 piętra do góry i chyba z 2 piętra w dół. Więc tutaj łażenia to jest tak lekko na 3 godziny.